12 kwietnia 2023 roku na rynku regulowanym, rynku głównym giełdy papierów wartościowych, debiutowała spółka Columbus Energy, spółka akcyjna. Jest to spółka, która będzie 416 spółką na rynku regulowanym i jednocześnie szóstą w sektorze energia odnawialna. Columbus Energy to spółka, która dostarcza energetykę, nowoczesną energetykę pod strzechy do biznesu i budujemy duże farmy fotowoltaiczne i już za chwilę magazyny energii. W końcu przechodzimy na ten główny parkiet, gdzie wycena firmy może być urealniona, gdzie dostęp do inwestycji jest również dla większych podmiotów, dla inwestorów kwalifikowanych, a dla nas oznacza to również jeszcze większą transparentność i większą wiarygodność, szczególnie przed naszą ekspansją zagraniczną. Spółka Columbus Energy rozpoczęła swoją przygodę z giełdą papierów wartościowych kilka lat temu, ponieważ debiutowała na naszym alternatywnym rynku, rynku Newcomb, i tam dojrzewając, dzisiaj stała się gotowa, by wejść na nasz główny parkiet. Mamy trzy plany. Pierwsze to Kontynuować i budować nasze inwestycje w farmy fotowoltaiczne i magazyny energii. To są miliardowe inwestycje na najbliższe lata. Druga rzecz to ekspansja zagraniczna, bo po bardzo udanym debiucie zagranicznym w Republice Czeskiej mamy apetyt na kolejne kraje. No i trzeci plan, myślę, jeden z ważniejszych dla inwestorów giełdowych to polepszać, poprawiać i dowozić coraz lepsze wyniki. Przed Polską, Europą i światem jest wielkie wyzwanie związane z transformacją energetyczną. Ta transformacja dotyka domu, dotyka biznesu i dotyka no, sieci energetycznych. To wszystko to są wyzwania rzędu setek miliardów euro, które Polska będzie musiała w najbliższej dekadzie ponieść jako koszt inwestycyjny. No i teraz pytanie, jaki kawałeczek z tego kolumbus będzie w stanie udźwignąć?